Hej! Postanowiłam, że spróbuję wrócić na YouTube. Kluczowym w tym zdaniu jest jednak słowo spróbuję. Nie wincie mnie za tym, jakby nie wyszło. O tym jednak pomówię raczej na końcu, bo nie chciałabym zabierać czasu tym, którzy przyszli tu w całkiem innym celu i zostali przegnani przez tytuł filmiku. W tym odcinku chciałabym omówić kwestię tworzenia ilustracji. Ilustracja to bardziej dopracowany rysunek z maksymalną ilością detali, na jaką stać danego twórcę. Można ją uznać za maksimum możliwości. Niektórzy wybierają, aby wykonywać ją za każdym razem, kiedy podchodzą do rysowania. Inni zaś preferują rysowanie wyłącznie szkiców. Czy którakolwiek z tych dróg jest zła? Nie. Jeśli jednak chce się osiągnąć możliwie jak najlepsze efekty, moim zdaniem powinno się to łączyć. Z tego co się zorientowałam, osoby rozeznane w swoim fachu wykonują średnio jedną ilustrację na miesiąc lub dwa tygodnie, zaś codziennie wykonują jeden szkic. Lub kilka do kilkunastu i mają one służyć rozruszeniu lub nauce. Lub jedno i drugie. Jednak szkic nie ma wyłącznie tak klasycznej definicji, jaką zna większość z Was. Najprościej można to wytłumaczyć osobie nierozeznanej, że szkic to rysunek tylko ołówkiem, bez detali. Zarys. Jednak tak naprawdę szkic jest synonimem zarysu. Wbrew powszechnej opinii, szkic może być kolorowy, może przedstawiać całą panoramę miasta. Szkopuł krwi w tym braku szczegółów. Tak naprawdę sztuka rysunku i malarstwa dzieli się na ilustracje i szkice. Szkice to forma nauki, zaś ilustracje udowadnianiem samemu sobie, ile się potrafi. Uważam, że każdy powinien raz na jakiś czas wykonywać tę mityczną ilustrację. Nie oznacza to jednak, że trzeba ją wykonywać z pamięci. Tak naprawdę sposób i ilość detali zależy od Twoich własnych preferencji. Jeśli jednak ma być ona wykonana dobrze, należy zastosować możliwie jak najwięcej zdjęć referencyjnych. Na załączonym Speedpaincie możecie zobaczyć wcześniej wspomniane rewki po prawej stronie ekranu. Są to klucze kolorów, płuc, ubrań, możecie wrzucić z boku cokolwiek chcecie, co może Wam pomóc. Jeśli chcecie wykonać kawał rzetelnej, dobrej roboty, tych rewek musi być więcej. Może i nawet przy okazji nauczycie się czegoś nowego. Ja sama jednak używam raz więcej refek, raz mniej, czego przykłady możecie zobaczyć teraz na ekranie. Wykonywanie ilustracji jest możliwe w każdym stylu, nie tylko realistycznym czy semirealistycznym. Jeśli chodzi o proces powstawania mojego rysunku, został wykonany dość dawno, bo w listopadzie 2020 roku. Przedstawię kolejno Carlo oraz Trika po jednym z ich akcji bojowych lub treningu. Mimo młodego wieku zdarzało im się wychodzić na papierosa. Spokojnie, Kaleb z kolei nienawidzi palenia. Moją myślą przewodnią było oddanie spokojnego, choć nieco groźnego klimatu. Chciałam dać wrażenie, że bohaterowie są niebezpieczni, ale i też żyją jak zwykli ludzie. Z początku miałam zamiar zrobić różowe niebo, jednak szybko uznałam, że pomarańczowo-czerwone znacznie lepiej się dopasuje. Niestety tego etapu nie zobaczycie, bo zapomniałam o włączeniu nagrywania we wcześniejszych jego fazach. Co jeszcze istotne, w tworzeniu pełnoprawnych ilustracji jest bardzo ważny storytelling. W moim przypadku to właśnie te intensywne kolory w zestawieniu z ciemnymi, mrocznymi tonami. Dają one wrażenie spokoju, ale i też może nadawać skojarzenia do krwi czy ognia. Sądząc po opiniach moich znajomych, wyszło mi to całkiem nieźle. W obecnym momencie dostrzegam liczne błędy w tej ilustracji, jednak mam nadzieję, że wy docenicie jakkolwiek jego zalety. Pamiętajcie, to, że postrzegacie wykonany przez siebie jakiś czas temu rysunek za beznadziejny, oznacza, że poprawiliście się. Lepiej widzieć swoje błędy, niż podchodzić zupełnie bezkrytycznie do swojej twórczości. Mam nadzieję, że wyżej wymienione wskazówki pomogą wam w czymś na przyszłość. Przechodząc do kwestii moich prób powrotu na kanał. Jak pewnie wiecie, obecnie jestem w klasie maturalnej i staram się sobie poukładać jakoś życie. Wiąże się to nie tylko z zaprzątaniem sobie głowy szkołą, ale i też dużą ilością rysunków w ostatnim czasie. Chcę posiąść jak najwięcej wiedzy w jak najkrótszym czasie i spróbować swoich sił jako freelancer. Znaczy to utrzymywanie się ze zleceń, jakby ktoś nie wiedział. W związku z tym część z Was mogła zaobserwować, że moje rysunki zaczęły wyglądać
lepiej celuję w profesjonalny wygląd i mam nadzieję, że choć trochę jest to wyczuwalne. Stąd domyślam się, że część z Was może mieć jakieś pytania wprost do mnie lub do technik, które wykorzystuję. Z racji znikomego ruchu, choćby w komentarzach, każda z Waszych wypowiedzi zostanie przeze mnie dostrzeżona, więc nie wstydźcie się zabierać głosu. W razie gdyby było dość obszerne pytanie i nadawało się jako materiał na filmik, postaram się go zrealizować. Póki co na prośbę koleżanki postaram się w najbliższym czasie wyjaśnić pewne zagadnienia z teorii koloru oraz światłocienia. Jedyne, co mi pozostaje powiedzieć jako podsumowanie, to żebyście trzymali za mnie kciuki.